Naprzeciwko Vibrant Life Medical and Wellness Clinic jest inny ośrodek zdrowia. Pracuje w nim Hepsiba, ale często odwiedza Vibrant Life i kieruje tam też niektórych swoich pacjentów. Ona sama znalazła nadzieję i uzdrowienie w tym adwentystycznym ośrodku zdrowia. Dzięki oferowanym tu naturalnym metodom leczenia, stan zdrowia Hepsiby i członków jej rodziny poprawił się ponad ich spodziewanie. Po kuracji dosłownie czułam, jak ból mnie opuszcza. Cudowne doświadczenie. Bywam tu bardzo często. Moja teściowa też choruje na cukrzycę. Przez 9 lat poziom cukru nie spadał jej poniżej 390. Próbowaliśmy wszystkiego, ale poziom pozostał bez zmian. Po 3 miesiącach specjalnej diety wspomaganej lekami wszystko się zmieniło. W zeszłym miesiącu poziom cukru spadł do 97, nie do wiary. Obecnie wiele osób korzysta z usług ośrodka, ponieważ Hepsiba poleca je z wielkim entuzjazmem. Codziennie kieruję tu przynajmniej 2 pacjentów. Ten adwentystyczny ośrodek stosuje naturalne metody leczenia przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie i otyłość. Doktorzy Narendra i Daisy Rao uświadamiają pacjentom wpływ stylu życia na zdrowie. Organizowane są wystawy Expo Zdrowie, na których prowadzi się badania przesiewowe i udziela rad podnoszących świadomość zdrowotną pacjentów. Przyjmuje się tu wszystkich, ludzi ubogich, sieroty, a także bogatych, którzy szukają alternatywy dla skutków ubocznych długotrwałej kuracji lekowej. W naszym kraju istnieje pilna potrzeba zmian w stylu życia, ponieważ mamy prawie 70 milionów cukrzyków. ...30 milionów chorych na serce i 30 milionów ludzi otyłych. Usługi Vibrant Life są przystępne cenowo. Konkurencyjne ceny przyciągają pacjentów i umożliwiają stały rozwój tej niewielkiej instytucji misyjnej. Planujemy rozbudowę ośrodka. Chcemy oferować diagnostykę i poradnictwo żywieniowe. Moglibyśmy prowadzić sklep ze zdrową żywnością, restaurację, siłownię, basen i przede wszystkim ośrodek szkoleniowy. W Indiach nie mamy gdzie kształcić kaznodziejów i misjonarzy medycznych. Chcemy, aby ten ośrodek pozytywnego wpływu wspierał naszych pracowników w ewangelizacji prozdrowotnej. Wspierając misję globalną, pomagasz ośrodkom nadziei życia. Módl się w intencji posługi medycznej w tej wielkiej metropolii. Módl się, aby ta poradnia mogła stać się wzorcem dla innych tego typu ośrodków w Indiach.